Zachęć i za ilość jest podstrzymana po prostu banalnie, po prostu przez koszty. Proszę Państwa, też sobie wyobraźcie, że 260 ton zainstalowane w tym kierunku, który ten silnik pracuje prawie na swojej mocy maksymalnej. No to zużycie paliwa benzynowe wynosi około 70-70 litrów na godzinę. Proszę sobie to przemnożyć przez 7 zł i więcej przynajmniej tak u nas to ile wynosi. No to można sobie też dalej, wychodząc z tych kosztów zużycia paliwa, wyobrazić, ile kosztuje godzina lotu na takim samolocie akrobacyjnym. No tutaj tak przez przeporę można dodać, że oczywiście ta sama przyjemność, ta sama przyjemność. W wykonaniu przypadkowym kosztuje kilka czy więcej razy mniej niż w przypadku super samolotu akrobacyjnego. Przypomnijmy, że w tej chwili zespołem żelazki, którzy specjalizują się głównie w akrobacji grupowej, bo to też jest zespół reprezentacyjny. Oni najczęściej nie latają w solo i w tym wypadku nie jest najistotniejsza sprawa samych parametrów samolotów, na których latają. Dlatego też dla dokonania, czy dla wykazania swoich możliwości, że latają radiowca, pana Tadeusza Smyka, który właśnie wspominał swoje doświadczenia, jak to był świadkiem osobistym, kiedy zespół żelazny dokonał takiego czynu, który pan jest wspominała, lotniczy. Mianowicie trzy samoloty zostały połączone łańcuchem. Ale łańcuchem, tak, że to się mniej się wytrzymało.